pomarańczowa strzałka na autostradzie. Czy wiesz, co oznacza ten znak? Z tym znakiem nie spotykamy się zbyt często, bo nie znajduje się on na każdym rogu ulicy, a wyłącznie na autostradach. Nie dziwi zatem fakt, że wielu kierowców nie wie, co on oznacza. Duża pomarańczowa strzałka umieszczona na białym tle z czarną obwódką to tak zwana strzałka objazdowa. Znak drogowy, który podobnie jak na przykład czerwona kropka, ma kierować płynnością ruchu. Znak wskazuje trasy objazdów w obrębie systemu autostrad. Jeśli najkrótsza droga do celu długodystansowego jest zablokowana, pomarańczowo oznakowany objazd prowadzi do tego samego celu przez inne autostrady. Pomarańczowa strzałka objazdu lub inaczej strzałka zmiany kierunku pokazuje zatem kierowcom alternatywne, równoległe autostrady, na których natężenie ruchu jest znacznie mniejsze. Dzięki temu, mimo większych odległości, łatwo się odnaleźć, a z pomocą pomarańczowych strzałek zawsze pozostaniesz na właściwej trasie. Koniec objazdu sygnalizowany jest ukośnie przekreśloną pomarańczową strzałką. Podstawowym warunkiem dla pomarańczowej strzałki jest jednak odpowiednio gęsta sieć autostrad. Tak jest na przykład w regionie metropolitarnym Renu-Rury, gdzie strzałka zmiany kierunku występuje w dużej ilości. Niektóre strzałki objazdowe można znaleźć również w rejonie Renmen i w części Sary. Warto pamiętać, że znak ten jest jedynie zaleceniem dotyczącym trasy. Jak w przypadku wszystkich zaleceń bywa, nie są one obowiązkowe. Zgodnie z przepisami o ruchu drogowym nie musisz podążać za pomarańczową strzałką. Jeśli więc nie masz do dyspozycji urządzenia nawigacyjnego z informacjami o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym, a mimo to chcesz dotrzeć do celu bez irytujących, czasochłonnych i nerwowych korków, po prostu podążaj pewnie za pomarańczowymi strzałkami na autostradzie.